Każdego z osobna cierpienia doświadczanego przez człowieka, a zarazem u podstaw całego świata cierpień, nieodzownie pojawia się pytanie dlaczego. Jest to pytanie o powód, o rację, zarazem pytanie o cel: po co? W, ostatecz w ostateczności zaś zawsze pytanie o sens. Pytanie to nie tylko towarzyszy ludzkiemu cierpieniu, ale zdaje się wręcz wyznaczać jego ludzką treść. To przez to cierpienie jest właśnie ludzkim cierpieniem. Ból, zwłaszcza ból fizyczny, Rozprzestrzeniony jest szeroko w świecie zwierzęcym. Jednak tylko człowiek cierpiąc wie, że cierpi i pyta, dlaczego. I w ten sposób już całkowicie i specyficznie ludzki cierpi, jeśli nie znajduje odpowiedzi na to pytanie. Jeśli nie znajduje wystarczającej odpowiedzi, jest to zaś pytanie trudne, podobnie jak trudne jest inne pytanie, bardzo pokrewne temu, pytanie o zło. Dlaczego zło? Dlaczego w świecie zło? Gdy pytamy w ten sposób, zawsze przynajmniej w jakiejś mierze pytamy też o cierpienie. Jedno i drugie pytanie jest trudne, gdy stawia je człowiek człowiekowi, ludzie ludziom, a także gdy stawia je człowiek Bogu. Człowiek bowiem nie stawia tego pytania światu. Jakkolwiek cierpienie wielokrotnie przychodzi od niego, od strony świata, ale stawia je Bogu. Nie tylko jako stwórcy, ale jako Panu świata. I jest rzeczą dobrze znaną, że na gruncie tego pytania dochodzi nie tylko do wielorakich załamań i konfliktów w stosunkach człowieka z Bogiem, ale bywa i tak, że dochodzi do samej Negacji Boga. Jeśli bowiem istnienie świata otwiera jakby wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga, na jego mądrość, wszechmoc i wspaniałość, to zło i cierpienie zdają się zaćmiewać ten obraz, czasem w sposób radykalny, zwłaszcza, zwłaszcza wobec codziennego dramatu. Tylu niezawinionych cierpień, a także tylu win, które uchodzą bezkarnie. Ta przeto okoliczność, może bardziej jeszcze niż jakakolwiek inna, wskazuje, jak, dos jak doniosłe jest pytanie o sens cierpienia. I z jaką wnikliwością trzeba traktować zarówno samo to pytanie jak też wszelką możliwą na nie odpowiedź. Źródłem radości staje się przezwyciężenie poczucia nieużyteczności cierpienia. Poczucia, które bardzo mocno bywa zakorzenione w ludzkim cierpieniu. Odkrycie zbawczego sensu cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem przeobraża to przygnębiające poczucie. Wiara w uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa niesie w sobie tę wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący dopełnia braki udręk Chrystusa. Że w duchowym wymiarze dzieła odkupienia. Służy, podobnie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr. Nie tylko więc jest pożyteczny dla drugich, ale co więcej, spełnia służbę niczym niezastąpioną. Jan Paweł II, list apostolski, Salvifici Doloris. Drodzy Państwo, powitały Państwa piękne słowa, mądre słowa, słowa wypowiadane na tej scenie przez aktora polskich scen teatralnych, aktora, którego znacie Państwo doskonale z niezwykłych, pięknych i barwnych postaci kre kreowanych w polskich filmach Tadeusza Chudeckiego. Przywitajmy go ciepło w Dzień Dobry wieczór